Pokój numer 205. Sala konferencyjna. Do pokoju numer 205 wchodzi się z kuchni przez szklane drzwi. Ma on 7 metrów kwadratowych powierzchni. Ścianę przeciwległą do wejścia, długą na ponad 3 metry, prawie w całości wypełnia wielkie okno. Ma ono wysokość 2 metrów. Białe ramy dzielą jego powierzchnię na 8 kwater. Dolne, prostokątne są większe, górne, kwadratowe, mniejsze. Na prawo od wejścia część ściany stanowi szyba. Widać przez nią pokój numer 206. Niewielki pokój wypełnia duży stół z brązowego drewna, 6 krzeseł z czarnej skóry i monitor 50-calowy. Wisi on na ścianie prostopadłej do wejścia, na lewo od niego. Stół o wymiarach 1,70 m na 1,5 m przylega jednym bokiem do tej ściany. Krzesła stoją po 2 przy każdym z 3 pozostałych boków. Parapet okna dekorują 3 białe doniczki z niewielkimi roślinami. Ścianę na prawo od wejścia zdobi obraz olejny. W ekspresyjnym układzie brązowych, beżowych i białych linii zarysowuje się profil kobiecej twarzy.